Fascynacja ptakami u nas w domu była od dawna. Przyszły studia historyczne i takie zainteresowanie ptakami jako symbolami. Kruk występuje w Biblii, w opowiadaniu Arcy Noego. Kruk też występuje w mitologii greckiej, potem w średniowieczu, więc on jest bardzo mocno osadzony w takiej relacji człowiek-zwierzę. No i od pół roku Ronin mieszka z rodziną historyka. On pokazuje emocje nie tylko poprzez krakanie czy wydawanie dźwięków, ale przede wszystkim poprzez taką, byśmy powiedzieli, komunikację niewerbalną, czyli całym swoim ciałem. Kiedy jest szczęśliwy, to macha skrzydłami. Kiedy się bawi, to okazuje takie zaangażowanie bardzo mocne. Czasami jest przynoszony na lekcje, tak żeby ożywić tę narrację historyczną, żeby pokazać jego konotacje z tradycją, z kulturą, z historią. Kruk jest bardzo inspirującym zwierzęciem. Wszyscy doceniają to, że ten kruk jest, że można z nim trochę poobcować, że można zobaczyć, jak on wygląda, jak funkcjonuje. Fajnie jest obserwować wychowywanie zwierząt, które widzimy w dzikości. Zdecydowanie jest to dla nas świetne rozwiązanie i też uwielbiamy widzieć tą relację między nimi. Za każdym razem, kiedy Ron pojawia się na lekcjach, wzbudza entuzjazm. Mam nadzieję, że Ron, ptak, który na co dzień jest niedostępny dla przeciętnego człowieka, sprawi, że się trochę uśmiechną, bo z tymi młodymi to jest różnie. Czasami za mało się uśmiechają.